Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj odświeżymy sobie trzy stare eksperymenty, które robiłem w Farming Simulator 17 i sprawdzimy je sobie w Farmingu 22, ponieważ jestem ciekawy, czy po dwóch edycjach coś szczególnego się zmieniło. Także subskrybujcie, łapkujcie, zapraszam do oglądania. Więc zaczniemy od sprawdzenia pewnej rzeczy, którymi są przystawki. Jedną możemy kosić kukurydzę i słonecznik, a druga jest dedykowana tylko do słonecznika. Skoszę słonecznik oboma i sprawdzimy, którym zbierzemy więcej, dedykowanym czy tym od kukurydzy. Przypomnę, że jest to dokładnie ten sam pasek w obu przypadkach. Przystawką dedykowaną zebraliśmy 1786 litrów słonecznika. A przystawką do kukurydzy zebraliśmy 1778 litrów słonecznika. Czyli na dłuższą metę opłaca się jednak kupić dedykowaną przystawkę. W Farmingu 17 pamiętam, że wyszedł mi ten sam rezultat. Kolejna rzecz, którą sprawdzałem w Farmingu 17 i sprawdzę teraz, to motowidły. Czy jak są one opuszczone, to będzie się czymś różnić od podniesionych? Sprawdźmy to. Zboże skoszone motowidłami opuszczonymi to 2426 litrów ziarna i jak widzicie 9278 litrów słomy. We'll be right back.
Następnie mamy podniesione na maksa motowidły. Ziarno to dokładnie tyle samo co w poprzednim przypadku, czyli 2426 litrów, a słomy w tym przypadku mamy więcej, czyli 9286 litrów. Więc albo jest to błąd pomiarowy, albo rzeczywiście robi to różnicę. A przypomnę, że jest to identyczny pasek zboża, ponieważ gra była wczytywana ponownie. Pamiętam, że jak ten eksperyment robiłem w Farmingu 17, to niczym opuszczone motowidły od podniesionych się nie różniły. No i ostatnia rzecz, którą dzisiaj sprawdzę, to czy da się skosić dwie rodzaje upraw naraz. Posiałem soję i pszenicę, więc zobaczymy. Jak widzicie, można. Ciekawe jest to, że jak naciskam cały czas przycisk od pokosu słomy, to nawet łęciny z tyłu nie lecą. Także od Farminga 17 dalej nic się nie zmieniło i jest dalej ten glitch z możliwością koszenia dwóch upraw naraz, tylko wiadomo, ziarem w zbiorniku nie przybywa, więc zapraszam do podsumowania. Wychodzi na to, że Giants od Farminga 17 nic istotnego nie zmienia, eksperymenty wyszły podobnie co w poprzednich farmingach, także co? Ja zapraszam Was do komentowania, żegnam się z Wami, mówił Nosur, subskrybujcie, łapkujcie, cześć, na razie.